Dzień dobry, w moim studiu ponownie Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, powoli obecna kadencja samorządu powiatu płockiego dobiega końca. Jak podsumowałby pan tę kadencję, zarówno jeżeli chodzi o te lata, w których rządził pana poprzednik, tragicznie zmarły Mariusz Bieniek, jak i te lata, w których już pan zasiadał na fotelu starosty? Pani redaktor, na pewno to jest najdłuższa kadencja w historii samorządu, bo blisko sześcioletnia. Kadencja w mojej ocenie bardzo trudna ze względu na wiele takich czynników zewnętrznych, bo tak naprawdę w tym czasie zarówno samorządy, ale też i każdy z mieszkańców musiał mierzyć się po pierwsze z pandemią, potem zagrożeniem wojennym, inflacja, kryzys energetyczny. Te różnego rodzaju zdarzenia czy sytuacje prowadziły do tego, że naprawdę trudno było funkcjonować normalnie w samorządzie, trudno było myśleć o rozwoju, czy też planować taki dynamiczny rozwój danej małej ojczyzny. I tak też działo się w powiecie płockim. Musieliśmy się borykać z tymi przeciwnościami. Do tego akurat, tak jak i pani redaktor tu wspomniała o moim poprzedniku, no to powiat płocki dotknęły takie osobiste tragedie, bo odszedł mój poprzednik, Mariusz Bieniek, odszedł też wieloletni przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki. To też na pewno nie ułatwiło działań tej naszej lokalnej samorządowej wspólnoty. Pomimo tych wielu przeciwności, muszę stwierdzić, że był to czas takiej ciężkiej pracy. Zarówno ta pierwsza połowa tej kadencji, jak również te ostatnie lata, kiedy mam tą przyjemność pełnić funkcję starosty płockiego, był to czas wytężonych wielu działań, kiedy to staraliśmy się wygenerować oszczędności, staraliśmy się zwiększać ten budżet i to nam się udało, bo jak rozpoczynałem 2,5 roku temu, to mieliśmy budżet około 120-milionowy, dzisiaj mamy 215-milionowy. Staraliśmy się cały czas walczyć o środki zewnętrzne i tu też mamy spory sukces, no można powiedzieć rekordowy sukces, bo pozyskaliśmy w ostatnich latach 200 milionów złotych na inwestycje drogowe, czyli te środki zostaną wpompowane w modernizację dróg na terenie powiatu płockiego. Również ta kadencja to czas wielu działań społecznych, bardzo ważnych dla mieszkańców, jak program Działaj Lokalnie, jak wsparcie druhów strażaków, jak wsparcie stowarzyszeń i tak naprawdę mieszkańców w tych różnego rodzaju aktywnościach. I tak naprawdę trzeba przyznać, że pomimo tych wielu trudności, tych przeciwności, tych wielu zagrożeń, z którymi musiała się borykać ziemia płocka, samorządy w naszym kraju, to był to też czas takiej wielkiej, pięknej ludzkiej solidarności, bo akurat te sytuacje kryzysowe pokazały, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo silni, potrafimy się organizować i chcemy i potrafimy pomagać drugiemu człowiekowi. Czy to były zbiórki darów w momencie zagrożenia wojennego na wschodzie, czy to było szycie maseczek, czy te challenge, w ramach których nasi mieszkańcy czuli taką potrzebę, aby pomagać tym najmłodszym, potrzebującym. To wszystko pokazuje, jak ogromne serca mają nasi mieszkańcy i dlatego tą kadencję bym podkreślił, że pomimo wielu trudności, była to kadencja ciężkiej pracy i kadencja przede wszystkim wielkiej, pięknej ludzkiej solidarności. Mieszkańcy udowodnili, że tak naprawdę to samorząd to ludzie i wspaniali ludzie, którzy pracują na rzecz drugiego człowieka i chcą rozwijać swoje małe ojczyzny. Tak też się zadziało w tych ostatnich latach. Wybory samorządowe są już 7 kwietnia, ten czas nam bardzo mocno przyspieszył. Wy podjęliście decyzję, że ponownie tworzycie komitet wyborczy Trzecia Droga. To oznacza, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie wraz z Polską 2050 Szymona Hołowni w tych wyborach. Czy sądzi pan, że to dobra decyzja? Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ formuła Trzeciej Drogi była odpowiedzią na wcześniejszy taki podział sceny politycznej. Ta formuła Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych na jesieni pokazała, że wiele milionów Polaków, bo tak naprawdę bardzo dużo naszego społeczeństwa poparło takie rozwiązanie, ma już dość tego sporu dużych partii, że potrzebuje trzeciego rozwiązania. I tu pojawiła się Trzecia Droga, która oferowała i proponowała po prostu ciężką pracę, zajęcie się prawdziwymi, codziennymi problemami naszego społeczeństwa
I dlatego kontynuujemy tę formułę, kontynuujemy formułę trzeciej drogi do wyborów samorządowych. Jest to oczywiście takie szerokie porozumienie z jednej strony członków, sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, z drugiej strony osób związanych z ugrupowaniem marszałka Szymona Hołowni, ale też w ramach tego porozumienia na naszych listach, w tej drużynie, która startuje do powiatu puckiego z trzeciej drogi, znajdziemy społeczników, znajdziemy sprawdzonych samorządowców, znajdziemy przedsiębiorców, rolników, seniorów, osoby młode, czyli można powiedzieć taki jak najbardziej reprezentatywny przekrój społeczeństwa powiatu puckiego. Są to osoby, które gwarantują dalszy dynamiczny rozwój ziemi puckiej, osoby, które są w stanie i potrafią pracować na rzecz mieszkańców powiatu puckiego, a przede wszystkim jest to drużyna, która ma za zadanie skupić się na codziennej ciężkiej pracy, na rozwoju ziemi puckiej, a nie wchodzenie w różnego rodzaju konflikty czy kłótnie, jak to właśnie w dużej polityce czasami gdzieś obserwujemy w tym sporze duopolu partyjnego i dlatego ta formuła trzeciej drogi jest kontynuowana do samorządu. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dające bardzo dobrą możliwość mieszkańcom powiatu puckiego zagłosowanie na drużynę, która chce ciężko pracować na rzecz tego samorządu i na rzecz rozwoju naszego powiatu. W starostwie powiatowym zainicjowaliście taki fajny cykl dotyczący przedsiębiorców. Przedstawiacie tam osoby, które faktycznie w taki często nietypowy sposób działają na terenie powiatu puckiego. Wiem też, że niedawno spotkał się pan z przedsiębiorcami z gmin, zapisałam aż sobie, bo jest ich dużo, Radzanowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród i Bulkowo. Czego przedsiębiorcy na terenie powiatu puckiego potrzebują? Jakie problemy zgłaszają? Tak, jest to takie pierwsze z dużych spotkań, jakie organizujemy w powiecie puckim z naszymi przedsiębiorcami, czyli tak naprawdę z ludźmi, którzy swoją codzienną pracą budują gospodarczą siłę powiatu puckiego, z osobami, które od wielu lat dzięki swojej kreatywności rozwijają swoje przedsiębiorstwa, zapewniają nowe miejsca pracy, z osobami, które często muszą się borykać z wieloma przeciwnościami, czy też regulacjami, jeżeli chodzi o systemy podatkowe, prawne. I dlatego chcemy się właśnie z tą grupą, z grupą przedsiębiorców spotkać, porozmawiać o tych problemach, o wyzwaniach, o alternatywie i o pomysłach, jakie mogą się pojawić właśnie po to, aby w pewien sposób wspomóc przedsiębiorców w ich działalności. Pierwsze takie spotkanie odbyło się właśnie w Słupnie i skupiało przedsiębiorców z tych gmin, które pani redaktor wymieniła. Kolejne spotkania planujemy w najbliższych dniach po to, aby tak naprawdę każdy przedsiębiorca z terenu powiatu puckiego mógł wziąć udział w takiej rozmowie, dyskusji, w takiej debacie i zgłaszać też swoje propozycje. Oczywiście my jako samorząd powiatowy proponujemy współpracę i też takie, można powiedzieć, bardzo elastyczne podejście takie pro przedsiębiorca, czyli podejście ze zrozumieniem do tych wyzwań, do tych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Proponujemy wsparcie zarówno w ramach takich programów, jakie realizujemy przez Powiatowy Urząd Pracy, czyli programów dotyczących nowych miejsc stażowych, utworzenia nowych miejsc pracy, doposażenia miejsc pracy, czy też startu działalności gospodarczej, bo to jest bardzo ważne, aby takie wsparcie właśnie mogło być przeznaczone dla osób, które mają jakiś pomysł, chciałyby w pewien sposób się zaaktywizować i chciałyby coś dobrego zrobić na terenie powiatu puckiego, to takie możliwości dajemy i takie wsparcie, takie programy są możliwe do skorzystania. Oczywiście też ważna dla nas jest taka partnerska rozmowa z przedsiębiorcą i tu oferujemy wsparcie, współpracę z zakresu czy architektury, czy geodezji, czy innych tych sfer, które są bardzo ważne w prowadzeniu, w rozwoju działalności gospodarczej, bo zdajemy sobie właśnie sprawę z tego, że to przedsiębiorcy są solą tej ziemi, oni budują gospodarczą siłę powiatu puckiego, gminy, tak naprawdę im lepiej prosperująca jest przedsiębiorczość, to tak naprawdę dany samorząd, dana lokalna wspólnota, dana mała ojczyzna rozwija się
lepiej, ma więcej środków na inwestowanie i na różnego rodzaju pozytywne działania. Dlatego ważna jest współpraca, wzajemne zrozumienie i wspieranie przedsiębiorców. Ja zawsze byłem zwolennikiem właśnie takiej reguły, która podkreślała, że dany samorząd, dana mała ojczyzna może się rozwijać wtedy, kiedy jest wzajemne zrozumienie tych sfer bardzo ważnych, czyli sfery prywatnej przedsiębiorców, w sfery publicznej, czyli samorządu, i sfery pozarządowej, czyli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Jeżeli te trzy obszary się uzupełniają, potrafią ze sobą współpracować, to jest tylko na plus rozwoju danej małej ojczyzny i dlatego wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, jakie zgłaszają nam przedsiębiorcy. Chcemy o tym rozmawiać i chcemy też tworzyć w przyszłości takie formuły, dzięki którym będą mogli przedsiębiorcy jeszcze lepiej, jeszcze w taki bardziej przystępny, przyjazny sposób prowadzić swoje działalności w dobrym otoczeniu nastawionym na to, że ta pomoc dla nich będzie. No to faktycznie jest bardzo ważne. Jako przedsiębiorca potwierdzam, że nie ma w Polsce lekko. Dokładnie. Pomijając wszystkie haracze podatkowe, jakie są na nas narzucane, to faktycznie ogarnięcie pod kątem przepisów różnego rodzaju nas obowiązujących, to jest mam takiego znajomego przedsiębiorcę, z którym znamy się od wielu, wielu lat, i on zawsze podkreślał, bo mnie traktował jako urzędnika i mówi: Sylwek, ja to już nie chcę, żebyście wy mi pomagali, tylko mi nie przeszkadzajcie w prowadzeniu mojej działalności gospodarczej. Brawo, hasło na koszulkę, naprawdę. Dokładnie, i to świetne. Jest takie podsumowanie tego, z czym muszą borykać się przedsiębiorcy tak naprawdę na każdym kroku. No to jest prawda, ale mówiliśmy o trzeciej drodze, więc tradycyjnie o drogach. W każdej naszej niemal rozmowie te inwestycje drogowe się pojawiają. Jaki jest obecny stan inwestycji w powiecie płockim? No właśnie, drogi to takie kluczowe inwestycje powiatu płockiego. Tak naprawdę są to inwestycje, na które bardzo mocno stawiamy i podjęliśmy taką decyzję zarówno z Radą Powiatu, z Zarządem, że inwestycje drogowe traktujemy priorytetowo. Tak jak wcześniej wspomniałem, pozyskaliśmy w ostatnich latach 200 milionów złotych na inwestycje stricte drogowe. I małą cząstkę tych środków wydatkowaliśmy w poprzednim roku, ale pomimo tego, że to była mała cząstka, to tak naprawdę zrobiliśmy dwie największe w historii inwestycje, bo to było Rondo w Białej i ciąg drogowy Radzanowo, Blichowo, Bulkowo, a kolejne inwestycje planujemy w ramach tego pakietu finansowego tych środków zewnętrznych zrealizować w tym roku i w dwóch najbliższych latach. I ja podkreślę, w moim odczuciu, może bardzo odważnie to powiem, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało: dzięki tym środkom dokonamy prawdziwej rewolucji drogowej w powiecie płockim. Te drogi powiatowe, które różnie nam się kojarzyły, myślę, że całkowicie zmienią swój wizerunek, zmienią swoje oblicze. Za te kilka lat będą to bardzo nowoczesne drogi, szerokie, bezpieczne, powstaną ścieżki rowerowe. Taki pakiet dość duży, inwestycyjny planujemy w ramach tej największej, rekordowej kwoty środków zewnętrznych, jakie mamy do dyspozycji. Natomiast na chwilę obecną prowadzimy już pracę nad tymi inwestycjami, które mamy zatwierdzone, które mamy w budżecie na ten rok. Na pewne inwestycje podpisaliśmy umowę, a na pewne przeprowadzamy postępowania przetargowe. Jest to kilkanaście postępowań, na które za chwilę zawrzemy umowy. I te działania, nad którymi mocno pracujemy, które za chwilę będzie widać w terenie, to oczywiście ta bardzo duża inwestycja Goszlice, Leszczyn, Zagroba, Mikołajewo, Opatowiec i Przeciszewo, droga Sikusz, Mochowa, droga w Lipińskich, droga Rogozino, Białkowo i wiele, wiele dróg, które są planowane do przebudowy w tym roku. Trwają też prace takie, można powiedzieć, już bardzo zaawansowane w terenie na inwestycje, które mogliśmy skończyć do końca poprzedniego roku. Natomiast ze względu na warunki pogodowe postanowiliśmy, że te prace zostaną przełożone na wczesną wiosnę i są to modernizacje dróg w Bromierzyku, teren gminy Staroźreby, w Chudzynie, teren gminy Drobin, w Orszymowie, teren gminy Mała Wieś, w Gromicach, teren gminy Bodzanów. Tam wszędzie te działania inwestycyjne już teraz przy tych sprzyjających warunkach pogodowych, które mamy nadzieję, że będą coraz lepsze, trwają i jeszcze będą taką z większą intensywnością postępowały w najbliższych dniach. Myślimy, że wiele tych działań inwestycyjnych uda nam się zakończyć już do końca
marca, bo takie są ustalenia z wykonawcami, takie są ustalenia z nadzorem, między innymi te inwestycje, o których wspomniałem, jak również przebudowa skrzyżowania w Woźnikach, to też jest jedna z największych inwestycji, jaką teraz prowadzimy, powinny się zakończyć do końca pierwszego kwartału tego roku. Na kolejne podpisujemy umowy, uruchamiamy te działania, także w tym roku na pewno w powiecie polskim będzie dużo się działo na drogach powiatowych. Prawdopodobnie to będą działania, które będą dotyczyły każdej z 15 gmin, które wchodzą w skład samorządu powiatu płockiego. Wszędzie te drogi powiatowe będą zmieniały swój wizerunek i będziemy mocno inwestować w to, aby było bezpieczniej, aby podniósł się komfort użytkowników tych dróg, jak również, żeby zwiększać atrakcyjność powiatu płockiego, ale też i danego konkretnego terenu, gdzie ta inwestycja zostanie wykonana. Apelujemy więc do kierowców o cierpliwość. Na pewno po zakończeniu remontów będzie super, będzie dużo lepiej. Zdecydowanie tak i to jest nasze takie główne zadanie i wśród wielu wyzwań, jakie stawiamy przed naszym samorządem na najbliższe miesiące czy najbliższe lata, to właśnie ta rewolucja drogowa jest jednym z absolutnych priorytetów. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję pani redaktor, dziękuję bardzo państwu serdecznie.